Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po 2. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 2 sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Przywołał Jezus do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po 2. Bracia i siostry, w Chrystusie Panu, Ewangelista Marek opisuje nam dzisiaj pierwsze rozesłanie apostołów na wyprawę misyjną. Tradycja żydowska mówiła, że sprawa musi opierać się na 2 albo na 3 świadkach, aby można było daną rzecz uznać za prawdziwą. Dlatego mówi się, że Jezus wysłał swoich apostołów właśnie po 2, aby ci, którzy słyszeli od nich dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, mogli być pewni, że te słowa są prawdziwe. Święty Grzegorz Wielki w komentarzu do Ewangelii spojrzał na to w inny sposób. Powiedział, że Jezus dlatego wysłał uczniów po 2, bo 2 są przykazania miłości. Przykazanie miłości Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. My słowa o wyposłaniu apostołów słyszymy w dzień szczególny, w pierwszy czwartek miesiąca, kiedy to w sposób szczególny modlimy się i prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Prosimy o nowych szafarzy sakramentów świętych, aby nie zabrakło nam nigdy głosicieli Słowa Bożego i tych, którzy będą sprawować sakramenty święte. Aby Kościołowi nie zabrakło tych, którzy będą uobecniać misję Jezusa Chrystusa w tym świecie. Słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, jak autor listu do Hebrajczyków pisze, że nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do ciemności, burzy, do grzmiących trąb, do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Autor listu do Hebrajczyków nawiązuje do tego, do tych wydarzeń, które miały miejsce w momencie wyjścia narodu wybranego z Egiptu, w momencie, kiedy Mojżesz wstępuje na górę Choreb, aby otrzymać od Boga prawo. Prawo 10 przykazań, prawo miłości. Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, kiedy wkraczał na kartach Starego Testamentu, bardzo często towarzyszyły temu takie właśnie wydarzenia, takie właśnie znaki, które napawały lękiem, które napawały strachem. Dlatego w pewnym momencie Bóg wkracza na ten świat jako małe dziecko. Za nami ta tajemnica świąt Bożego Narodzenia, tajemnica, która powinna być ciągle aktualna.
Bo po to Bóg posłał swojego Syna na ten świat, abyśmy Boga nie musieli się lękać, abyśmy nie musieli obawiać się wielkich cudów, wielkich znaków, takich, które będą nas przerażać. W Jezusie Chrystusie mamy łatwy przystęp do Boga. I przez Jezusa Chrystusa do Boga przystępujemy dzisiaj również poprzez znaki, ale już nie tak straszne, nie tak dziwne, ale proste znaki sakramentalne. Przystępujemy do Boga poprzez sakrament Eucharystii, poprzez sakrament Spowiedzi Świętej. Włączani jesteśmy w grono dzieci Bożych poprzez sakrament Chrztu Świętego. Tym wszystkim wydarzeniom towarzyszą konkretne znaki. Znaki obecności Boga, znaki łaski, które Bóg daje nam poprzez te sakramenty. Ale tych sakramentów nie byłoby, nie mielibyśmy do nich przystępu, gdyby Chrystus nie pozostawił nam sakramentu kapłaństwa. Dlatego modlimy się, prosząc o to, aby nie zabrakło szafarzy sakramentów świętych. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, zarówno sakrament kapłaństwa, jak i sakrament Eucharystii Chrystus daje swoim uczniom podczas wieczerzy, podczas ostatniej wieczerzy, zanim rozpocznie się Jego męka. I w ten sposób musimy spoglądać na nasze życie codzienne. Bóg wzywa nas do dźwigania krzyża, ale krzyż bez Eucharystii, krzyż bez kapłaństwa byłby tylko rzeczą straszną, byłby jakimś narzędziem zbrodni, narzędziem tyranii, ale z Eucharystią jest źródłem miłości, jest szkołą miłości. Dlatego potrzebujemy kapłaństwa Chrystusowego, tego kapłaństwa służebnego. My, każdy ochrzczony na mocy sakramentu chrztu ma udział w kapłaństwie Chrystusowym, ale niektórych Bóg powołuje do kapłaństwa służebnego. Jak określi kapłaństwo chrystusowe, hierarchiczne, pięknie Sobór Watykański II. Powołuje po to właśnie, aby nie zabrakło nam sakramentów świętych, aby nie zabrakło tego umocnienia potrzebnego do dźwigania krzyża, potrzebnego do uczenia się miłości. Można powiedzieć, krzyż jest taką szkołą miłości, w której zawierają się te dwa przykazania miłości Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. To ten wymiar wertykalny, kiedy z krzyża wznosimy się w stronę nieba, podnoszeni jesteśmy do góry. I ten wymiar horyzontalny, nawet taki obrazowy, gdzie Chrystus ma te ręce rozpostarte i przybite do krzyża, rozpostarte i otwarte dla każdego człowieka. Dla każdego, bez wyjątku. To z krzyża Jezus mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nigdzie indziej te słowa nie brzmiałyby tak mocno i nie byłyby tak piękne, jak właśnie z krzyża, kiedy Chrystus ogołocony do tego krzyża jest przybity. I my dlatego potrzebujemy kapłaństwa Chrystusowego, kapłaństwa służebnego, aby był ktoś, kto będzie uobecniał w Najświętszej Eucharystii ciągle na nowo ofiarę Jezusa Chrystusa. Ofiarę Jego męki i śmierci na krzyżu dla naszego zbawienia. Papież Benedykt XVI 25 maja 2006 roku w archikatedrze warszawskiej, kiedy przemawiał do kapłanów, powiedział, że macie być specjalistami od kontaktu człowieka z Bogiem. Ni mniej, ni więcej. To jest jedyne zadanie kapłana. Powiedział, nie ma być budowniczym, nie ma być biznesmenem. Dzisiaj moglibyśmy do tej listy przeróżnych dziwactw doliczyć wiele jeszcze innych rzeczy. Ma być specjalistą od jednego, od kontaktu człowieka z Bogiem. A jest nim wtedy, kiedy wiernie sprawuje sakrament. I takich kapłanów potrzebujemy. O takich kapłanów musimy się modlić. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, jeśli zabraknie kapłana, zabraknie sakramentalnego rozgrzeszenia. Jeśli zabraknie kapłana, zabraknie nam Eucharystii.
zabraknie nam tych darów, które Bóg chce nam dać. Musimy o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście tego, że czy pierwsze piątki miesiąca, czy pierwsze soboty gromadzą rzesze ludzi. Pierwszy piątek przychodzimy, aby się wyspowiadać, wynagradzać sercu Jezusowemu. W pierwszą sobotę przychodzimy wynagradzać sercu Matki Bożej, oddać jej cześć. Tylko to nabożeństwo pierwszych czwartków, ta obecność na godzinie świętej, można powiedzieć z roku na rok, w każdej parafii maleje. O ile te wspomniane przed chwilą nabożeństwa bardzo często się rozwijają, albo przynajmniej pozostają na tym samym poziomie, coraz rzadziej pamiętamy o obowiązku modlitwy o nowych i świętych kapłanów. A jeśli ich zabraknie, to możemy przyjść kiedyś w pierwszy piątek i nie będzie miał kto nas rozgrzeszyć. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, obchodzimy dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca. Dzień, kiedy modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, ale w sposób szczególny nowe powołania kapłańskie. Patron kapłanów, święty Jan Maria Vianney, o kapłaństwie pisał kiedyś tak. Gdybyśmy dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy. Nie z przerażenia, lecz z miłości. Bez księdza śmierć i męka naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia. Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich. To On otwiera bramę. On jest ekonomem dobrego Boga, zarządcą Jego dóbr. Zostawcie parafię na 20 lat bez księdza, a zagnieżdżą się w niej bestie. Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was. Prośmy więc, bracia i siostry w Chrystusie Panu, nie tylko w pierwsze czwartki miesiąca, ale jak najczęściej. Prośmy, wypełniając polecenie samego Jezusa Chrystusa, aby nie zabrakło szafarzy sakramentów świętych. Prośmy, aby ciągle na nowo posyłał robotników na żniwo swoje. Amen.